6 maja wspominamy błogosławioną Annę Różę Gattorno, zakonnicę. Róża urodziła się 14 października 1831 roku w Genui na północy Włoch, w bogatej, głęboko wierzącej rodzinie. Na chrzcie świętym, który odbył się tego samego dnia, otrzymała imiona Róża Maria Benedykta. W wieku 12 lat przyjęła sakrament bierzmowania. Rodzice jej i jej rodzeństwu zapewnili wykształcenie i wychowanie religijne, potwierdzone przykładem swojego życia. W wieku 21 lat Róża wyszła za mąż i razem ze swoim mężem wyjechała do Marsylii. Niestety niespodziewane niepowodzenia finansowe przyczyniły się do ich szybkiego powrotu do Genui. Wkrótce potem ich najstarsza córka na skutek choroby straciła słuch i mowę. Jej mąż podjął jeszcze raz próbę zdobycia fortuny. Skończyło się to jednak niepowodzeniem i pogłębieniem dotychczasowej biedy. Po 6 latach małżeństwa zmarł mąż Róży i niedługo potem najmłodsza córka. Miała 27 lat, gdy została wdową z 2 dzieci, z których jedno było kalekie. Te doświadczenia odczytała jako działanie Pana Boga, przyczyniły się do jej wewnętrznego nawrócenia. Postanowiła całkowicie oddać się Panu Bogu i służyć chorym i potrzebującym. Po dogłębnym rozeznaniu wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka w wieku 27 lat i złożyła śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Odwiedzała chorych w ich domach, pomagała ubogim, a przy tym serdeczną matczyną miłością otaczała swoje dzieci. Po dłuższym rozeznaniu, po modlitwie, 8 grudnia 1866 roku Anna założyła w Piacenzy Zgromadzenie Córek Świętej Anny, Matki Maryi Niepokalanej. Zgromadzenie poświęcało się przede wszystkim służbie najbiedniejszym i opiece nad chorymi, samotnymi, opuszczonymi i starymi. Siostry otworzyły liczne szkoły dla dzieci z ubogich rodzin. Pomagały młodym dziewczętom zdobyć zawód i znaleźć pracę. W Rzymie siostry otworzyły szkoły dla ubogiej młodzieży, przedszkola dla dzieci robotnic z fabryki tytoniu oraz pensjonaty dla kobiet potrzebujących pomocy i moralnego wsparcia. Matka Anna Róża nazywała swe siostry służebnicami biednych i narzędziem miłosierdzia. Działała też na rzecz głuchoniemych. Często mówiła Panu Jezusowi: „Jakże bardzo chciałabym wszystkim dopomóc, aby Ciebie poznali i mogli Cię ukochać. Chciałabym służyć wszystkim. Chciałabym wszędzie iść i wołać z całych sił, aby wszyscy Cię kochali”. Siostra Anna w życiu doświadczyła też wielu upokorzeń i trudności. Przyjmowała je spokojnie, ufna w Bożą opatrzność i ofiarowała je za nawrócenie grzeszników i uświęcenie wszystkich ludzi. Miała szczególne nabożeństwo do świętej Anny, Matki Najświętszej Marii Panny. Zmarła 6 maja 1900 roku w wieku 69 lat. 9 kwietnia 2000 roku została beatyfikowana. Tak ojciec święty Jan Paweł II opisał jej sylwetkę duchową. Doświadczając nieodpartej siły przyciągania tej miłości, Anna Róża Gattorno uczyniła swoje życie nieustanną ofiarą przebłagalną w intencji nawrócenia grzeszników i uświęcenia wszystkich ludzi. Być rzeczniczką Jezusa, aby wszędzie mogło dotrzeć orędzie zbawczej miłości. Oto było najgłębsze pragnienie jej serca. Ufając bez reszty opatrzności i idąc odważnie za głosem miłosierdzia, błogosławiona Anna Róża Gattorno kierowała się jedynym pragnieniem: służyć Jezusowi w cierpiącym i zranionym człowieku, pochylając się z macierzyńską wrażliwością i troską nad każdą ludzką nędzą. Niezwykłe świadectwo miłości, pozostawione przez nową błogosławioną, jest także dzisiaj bodźcem i zachętą dla wszystkich w Kościele, którzy poprzez konkretną posługę starają się głosić orędzie o miłości Boga, który leczy rany każdego serca i wszystkich obdarza pełnią nieśmiertelnego życia. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Anny Róży. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.